Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie pogratulować, podziękować pracownikom, kierownictwu tego zakładu, naszego zakładu, który produkuje kafelki. Firmy, która jest firmą polską, z polskim kapitałem. Przedsiębiorstwa, które kupuje też swoich konkurentów za granicą, na przykład w Niemczech, a więc dorobiliśmy się już takich firm, które mają swoją wartość, znają swoją wartość, mają swoją siłę kapitałową i są w stanie również ekspandować na rynki zagraniczne. Firma, która znaczną część swojej produkcji eksportuje na różne rynki, właściwie można powiedzieć z całej Europy, z całego świata, bardzo wiele krajów, podbija nowe rynki. Coraz to wyżej zaawansowane ciągi technologiczne świadczą o tym, że mamy firmy, które naprawdę potrafią produkować w bardzo zaawansowanych technikach produkcji. Dzisiaj przed chwilą miałem okazję zobaczyć te różne połączenia. Cieszy mnie też to, że coraz częściej te programy komputerowe, maszyny, a w szczególności i co najważniejsze ludzie, którzy pracują przy nich, którzy zajmują się tymi maszynami, całym procesem produkcyjnym, to są dobrze przeszkoleni, dobrze wykształceni Polacy, polscy pracownicy. Pytałem o średnie wynagrodzenie brutto, jest ono powyżej 5000 zł tutaj w tym zakładzie i dla mnie bardzo ważne jest też to, żeby podkreślić, odwiedzając takie miejsca, jak ważne jest to, żeby szanować ludzką pracę, żeby poprzez nasze programy obniżenia podatku PIT, który będzie dla wszystkich pracowników w całej Polsce obowiązywał już od 1 października. Przyjęliśmy go dzisiaj na Radzie Ministrów, na rządzie, że ten projekt spowoduje podwyżkę netto dla wszystkich kilkunastu milionów pracowników i oczywiście również dla emerytów, bo oni też płacą PIT, a więc dostaną kolejny pewien mały impuls, ale istotny impuls finansowy jeszcze w tym roku emeryci. Szanowni Państwo, praca jest wartością polską, jest wartością arcypolską i zależy nam na kształtowaniu takich relacji między pracodawcami, pracownikami, żeby praca była promowana, żeby praca była szanowana przez przedsiębiorców, przez pracodawców i również oczywiście przez pracowników. Jak państwo może przyczynić się do tego, żeby pracy było więcej, żeby płaca netto była jak najwyższa? Tak jak to robimy od ponad 3 lat. Poprzez dyscyplinę finansową, zmniejszanie kosztów administracyjnych w stosunku do PKB, wypracowaliśmy pewną wartość, wielomiliardową wartość, poprzez skuteczną walkę z korporacjami międzynarodowymi, które nie płaciły w Polsce podatku CIT. Obniżyliśmy podatek CIT dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców do 9%. Również poprzez pozyskanie tych środków jesteśmy w stanie teraz obniżyć koszty pracy łącznie o ponad 7-8%, o 1 punkt procentowy z 18 na 17, ale też podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, które były nieruszane od parunastu lat. Z 1335 zł rocznie na 3000 zł rocznie. Te wszystkie zmiany podatkowe spowodują, że w kieszeni każdego pracownika w Polsce tylko ten ruch, ta zmiana, którą wdrażamy od 1 października tego roku, spowoduje, że zostanie rocznie kilkaset złotych w portfelu, w zależności od tego, kto ile zarabia. Oczywiście mogą to być większe środki w stosunku do swojego wynagrodzenia brutto obecnie. Ale również poprzez zmiany w ZUS, tak zwana mała działalność gospodarcza, obniżamy łączny klin podatkowy, można tak powiedzieć, dla pracowników, którzy są na różnego rodzaju kontraktach i mniej zarabiają, ale także w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bo to oni płacą ten PIT 19%.
Wreszcie mówiąc o rynku pracy, o obniżaniu kosztów pracy, kosztów podatkowych, obniżaniu klina podatkowego, trzeba wspomnieć o naszym projekcie, który startuje już od 1 sierpnia, a więc za parę tygodni. Bez PIT dla młodych, bez podatku PIT dla młodych. Wszyscy, którzy po szkole średniej, 18 lat mając, czy 19, czy 23, czy po studiach, będą chcieli podejmować pracę, mam nadzieję, że ogromna większość, bo po wakacjach studenckich trzeba już podjąć pewnie pracę. Wszyscy ci będą mieli PIT do 26 roku życia 0%, a więc bez podatku. Chcemy zatrzymać emigrację. Chcemy przyciągnąć ludzi, którzy wyjechali z Polski, żeby z powrotem tutaj lokowali swoje nadzieje, swoje plany życiowe, swoje szanse zawodowe. To jest pewna opowieść o życiu, tak jak my ją widzimy. 500+ najpierw od 0 do 18 roku życia. Później ktoś podejmuje pracę, to jest bez podatku PIT, bez w ogóle żadnego podatku do 26 roku życia. Potem podejmuje się decyzję o wyjściu za mąż czy o żonku i pojawiają się dzieci, a więc znowu pewien impuls ze strony państwa, łącznie dla wszystkich pracowników, obniżka podatku PIT i dzięki temu tworzymy jak najwięcej miejsc pracy. Widać to w naszych wynikach gospodarczych, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest najniższe bezrobocie w Polsce od zawsze, od kiedy ono jest mierzone w III Rzeczpospolitej. I w porównaniu do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ono, szanowni państwo, bezrobocie jest również jedno z najniższych. Wszystko to stało się też możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, dzięki dobremu zarządzaniu sferą budżetową, finansową. Dzisiaj mamy do czynienia z tym wielkim projektem, który tutaj w Ozorkowie, w województwie łódzkim mam zaszczyt ogłosić, a więc obniżenie podatku PIT. Obniżenie podatku PIT bardzo znaczące, takie jakiego od wielu, wielu lat nie było. Jednocześnie bardzo dobrze policzone i w wiarygodny sposób będzie wdrożone. To, co u nas jest zapowiedziane, to jest wykonane. Wiarygodność jest znakiem firmowym i tak musi pozostać.